Przygotowania do ładowania tej drogiej pszenicy. A potem spada stąd. Tak będzie lepiej, już to wiem. I żal mi tylko twoich nóg. I zanim będę cię zdjęć, bo są to pokój twoich cud. Na to zagraję ze mną, weź. Zadnę śmienki swojej róż. Tak będzie lepiej, już to wiem. Zanim ty z oczu mi znikniesz gdzieś, przyjdę dziś jeszcze raz, jeśli chcesz. To co chcesz, powiem ci jeszcze raz. Nie mów nic, zamknij drzwi, światło zgasz. A potem spada stąd. Tak będzie lepiej, już to wiem. I żal mi tylko twoich nóg. I zanim będę cię chcę zdjęć, bo są to pokój twoich cud. Na to zagraję ze mną, weź. Tak będę śmienki swoje już. Tak będzie lepiej, już to wiem. Zanim ty z oczu mi znikniesz gdzieś, przyjdę dziś jeszcze raz sobie wbrew. Jeśli chcesz, będę tu jakiś czas. Może dzień, może rok, może dwa. A potem spada stąd. Tak będzie lepiej, już to wiem. I żalim tylko twoich nóg. I zanim będę cię chcę zdjęć, bo są to pokój twoich cud. Na górze graję ze mną, weź. Tak będę śminki swoje już. Tak będzie lepiej, już to wiem. Co tu, Radziu? Jonathan w piątku? Kupiłem nowy nabytek. No podobny. No. Brat bliźniak. Znaczy ja jak kupowałem, to mówię, mogę wziąć, ale musi być identyczny, tak jak ten, który mamy w garażu, nie? No, elegancko. Światełka, mówię, w tej samej pozycji, ta sama ilość. No, musi być tak. Kopia, normalnie mówię, kopia. Mówię, gościu, wiesz co, no, błyska ci jest do rzucenia. Gratis. Gratis. Co będziemy robić? Co to? Sprzedawać. Przyczepy? Przyczepy. Będziemy sprzedawać. O, kierownik. Będziemy sprzedawać. O matko boska. Coś, co byłem pazerny i trzymałem, a teraz leci na łeb, na szyję i uciekam z tyłu. Ile Radek? 40 ton. 40 ton, no. Nic, bierzemy się do roboty. Jak zdrówko? Jest, bo było. Jest, bo było. Radziu, cofa, szykujemy przyczepę. Jakoś tu sobie musimy ze skosa ją ustawić. W tych drzwiach. Te drzwi otworzymy, będzie cofał tutaj dupą i łychą, bach, i raz, dwa i nakładzone. Cena na chwilę obecną 920 netto. Za paszówkę. Za paszówkę, ale Radziu jest na ryczałcie, dostanie jeszcze 7% VAT-u. 960. 900 chyba 84 liczyłem. Ale konsumpcja jest 960. A, konsumpcja 960 netto, tak. A że ja jestem na VAT-cie, to ja już nie dostanę 5%, bo chyba do lipca jest zerowy VAT na produkty rolnicze. Łycha konkretna, dzięki uprzejmości Roberta pożyczył. My mamy małą łychę do pieca, to w sumie to jest 1-2 dotąd, 1,20 m, a tato ma chyba 2 metry. Raz, dwa nasypiemy. To nic, parę ujęć z ładowania i tyle w temacie, my działamy, oglądajcie.
fajnie idzie, zaraz pół przyczepy. Leży na posadce, to się fajnie turem zbiera. U mnie to leży na górze żmijką, trochę żmudnie idzie. Szkoda, że ta cena tylko tak leci na dół. W naszych rejonach, tutaj powiat kaliski, co 2-3 dni korekta ceny. 2-3 dychy w dół, a to 5 dych w dół. Niedawno była 1000, już jest 920. Co tutaj dużo powiedzieć, wszyscy wiedzą, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego tak ta pszenica właśnie spada. Rządzący nic z tym nie robią. Rozkładają ręce. A przecież mają władzę, żeby temu problemowi zapobiec. Zawsze tak jest, że jak ktoś zyskuje, ktoś musi tracić. Niestety znowu my, znowu rolnicy. Chyba tak się wszyscy nauczyli, że rolnicy muszą dać sobie w każdych warunkach radę i mają nas w nosie. A wiadomo, że teraz mogą niektórzy powiedzieć, że nawozy staniały i czemu się dziwimy, że pszenica tanieje. No ale mało kto nawozy nabywa teraz. Dużo ludzi nabywa nawozy na jesień czy zimą. Zbiera plony zeszłoroczne i planuje wydatki i kupuje nawozy. A też przecież były zapewnienia, były rozmowy, że kupujcie nawozy, bo po prostu może ich na wiosnę nie być. A nie szanuje się w ogóle tych rolników. W naszym przypadku pszenica nie jest głównym źródłem dochodu, ale są gospodarstwa, które mają mnóstwo hektarów i mnóstwo ton tej pszenicy, no czy kukurydzy nakupiło mokrej, nasuszyło i teraz trzyma. No to jest dramat, po prostu to jest dramat. A wiadomo, że koszty uprawy to koszty uprawy, ale ile mamy zobowiązań, kredytów, żeby się rozwijać, trzeba inwestować. Nikt w rolnictwie ceny maszyn czy jakichkolwiek inwestycji to są setki tysięcy, więc to się wiąże z kredytami, oprocentowania w górę, koszty uprawy w górę. Środki ochrony roślin, paliwo, to wszystko, masakra, a nasze płody rolne w dół. Ktoś może powiedzieć, czemu nie sprzedawaliście na jesień. No nie po to, niektórzy budują ogromne przechowalnie, biny, po to, żeby... Ale się kurzy. Żeby to sprzedawać zaraz po żniwach. Zawsze się udawało, w tym roku jest inaczej. Może nie byłoby tego, gdyby nie pszenica techniczna. Najgorsze jest to, że wszyscy będziemy ją jeść w chlebku. Nic, my ładujemy dalej. Taka dzisiaj trochę gorzka ta akcja, ale nie ma wyjścia. Już wegetacja ruszyła, trzeba zrobić miejsce na nowe zbiory. Nic. Pozdrawiam. Oglądajcie dalej, a my tutaj działamy powoli. I co, Radziu? Nie tak to miało wyglądać, nie? Nie, co 2 tony. Nie, ale... Nie, no masakra. Ja już to tak powiedziałem, znacie 3 słowa na ten temat. No to też... My ogólnie wychodzimy zawsze z założenia, że mamy dużo czasu, więc sobie sypiemy. Zawsze. Czy mówiłem, że też niektórzy robią wielkie przechowalnie, nie po to, żeby sprzedawać po żniwach, prawda? Tak. My ogólnie no, mamy trochę tego miejsca. Jakoś zawsze tam trzymaliśmy, żeby czekać na tą cenę, która będzie no, korzystna dla nas. Powiem szczerze, przyznam się, była to cena. A że daliśmy ciała, to teraz mamy tego konsekwencje takie, że sprzedajemy o, nie wiem, 40-50% taniej niż naprawdę była okazja to sprzedać. No gdzieś 500-600 zł na tonie w plecy. Tak. Jakieś tam w naszym małym areale jakieś koszty też są, bo tak i razy drzwi, mniej więcej około 20 tysięcy jesteśmy w plecy. No, to 40 ton, 40 ton, 500 zł, no to tak faktycznie. Gdzieś tak jest, wiadomo. Jeden duży gospodarz powie, że to jest dużo, drugi mało. No, znaczy dla każdego to jest dużo, bo to jest proporcja. Małe gospodarstwo to 20 tysięcy jest dużo. Tak. A na dużym gospodarstwie... No wiadomo, że stracił nie 20, tylko może 200, jak ktoś miał, Bóg wie ile to. Ale powiem szczerze, że chyba pocieszam się tylko tym, że nie jestem sam. Bo no, rozmawiam naprawdę z kilkoma osobami, czy to tu w naszym rejonie, czy w rejonie Sieradza, jak jeżdżę po płaszkach. Tam jest mało tego zboża, bardziej kaput, no ale ludzie i tak sieją.
i powiem szczerze, że naprawdę jest multum osób, co trzymają, myśleli, że będzie dobrze. A też jest taka część osób, która po prostu nie sprzedawała tego latem, bo nie miała czasu. Znaczy, Pekina, no. Przygotowania pod kapusty, jakieś tam zabiegi. Zbiór kapusty później, tak, nie mieli czasu, obieranie, wiadomo. Dla nich konkretniejsze i szybsze, efektowne było wsypanie tego na klepisko w innych gdziekolwiek i myślenie o tym zimą. Tak jak w moim przypadku, no to tą pszenicę traktuję jako taką kasę na czarną godzinę. Bo jakby ta pszenica była sprzedana po żniwach, to kasa by się na pewno rozeszła, bo no wiadomo, jakaś pomysłów jest dużo, może jakaś inwestycja by pokusiła, czy coś, jakaś zmiana, jakaś ulepszenie, modernizacja i ta kasa by się rozsypała. A no w moim przypadku tak sobie to od już 10 lat trzymam na tej górze jako taką właśnie kasę na czarną godzinę, że kończy się gotówka, ładuję pszenicę, zawożę i jest jakiś ten zastrzyk. Jest zastrzyk gotówki do momentu rwania ogórków. Można sobie śmiało tam jakoś poradzić. A w tym roku schemat od wielu lat okazał się, no, w drugą stronę. No, w drugą stronę okazał się zabójczy. Zabójczy finansowo pod względem do wielu gospodarstw, no, pod względem właśnie finansowym. I co tu dużo gadać? Jakieś tam mają być 150 zł do tony, jakieś tam rekompensaty, ale lepiej, będzie, żeby. No, czy to będzie? Polski rząd jest taki, jak widzicie. Sprowadzają ukraińskie zboże, pchają wszystkie młyny, nie młyny, wszystkie jakieś duże firmy, które zajmują się jakimś skupem zbóż, pchają ukraińskim zbożem, a Polacy teraz na potęgę wywożą i naprawdę znaczy mają podwójne koszty, bo każdy myślał, że będzie drogie, więc jakoś sobie zrekompensuje. Każdy sobie mówił, niech będzie nawóz po 3 czy 4 tysiące, ale zboże niech będzie po 2. Każdy tak myślał, a nagle zrobiło się tak, że zboże zrobiło się jak za czasów nawozów po 1000 zł. Tak, jak saletra była po 1000 zł, a pszenica była po 700 czy 800. I to samo było, co teraz. A teraz są koszty nadal jeszcze wysokie, coś tam niby pospadało, ale wiadomo, ile jest takich gospodarstw, które się już zaopatrzyły w nawóz wcześniej? No, mówimy. Zapłaciły krocie? Tak. Dużo. A ile jest takich gospodarstw, co teraz kupuje? Mało. Więc teraz znowu są podwójne koszty. Raz, że staniało, a dwa, że i tak człowiek zrobił się w bambuko, bo kupił nawozy droższe niż są teraz i sprzedaje zboże tańsze niż było wcześniej. No, nic, my ładujemy dalej. Pierwsza przyczepka, już tam czubek prawie widać. Czubek prawie widać, pierwsze przyczepy, więc idzie fajnie. Sypiemy na maksa i Jutro transport. Pierwsza sztuka gotowa, wyciągamy na drogę i podjeżdżamy drugą. Pierwszy zestaw będzie gotowy, Radziu sobie jutro zawiezie, a no i będzie ładować kolejny zestaw, bo wszystko idzie od razu. Dwie przyczepy to około 20 ton. Polskie, nie ukraińskie. Michał już ucieka. Dzisiaj też mamy niedzielę. Tak, aż się zaangażowaliśmy, żeby w niedzielę sypać, żeby jeszcze naprawdę móc coś z tej już niskiej ceny, ale żeby jeszcze coś mieć, bo z tygodnia na tydzień, nawet z dnia na dzień ta cena dużo spada, więc nawet tu niedzielę poświęciliśmy po to, żeby nasypać to zboże. Jutro z rana w poniedziałek wywożę i jak pogoda pozwoli jutro, chociaż zapowiadają jakieś przelotne opady, ale jak pozwoli, to sypię kolejny zestaw, dwie przyczepy, bo tyle jeszcze prawdopodobnie tu będzie i się powinno zmieścić. Więc wracając do tego, że Michał już będzie uciekał zaraz, przesiedliśmy się, bo jego syn, Bartuś, ma w tym roku komunię i no i co? No jeżdżą, zapraszają gości na ten jego wielki pierwszy w życiu dzień. Więc ile mógł, tyle pomógł. Wczoraj też, tak jak widzieliście na filmie, przywieźliśmy wieczorem
zestaw do piątku, więc też mi pomógł. Ale no wiadomo, są rzeczy ważne i ważniejsze. Obecnością był, pomógł, nasypał, przyjechał, czyste chęci, dobre chęci miał, żeby przyjechać i pomóc. Jak to bracia sobie pomagamy na co dzień, czy to dzisiaj, czy to w jakichkolwiek innych sytuacjach z życia codziennego. Także żegnamy się z Michałem i działamy dalej. My już nasypaliśmy dwa zestawy, czy dwie przyczepki, oplantekowane, spięte, sprawdzone światła, wszystko. Jedziemy teraz, tak jak mówiłem, do znajomego zaprowadzić pod dach. Jutro rano jedziemy na skup. Pomału jedziemy, bo tu wąska droga, niedziela, ludzie może kursują, jeżdżą, więc pomału sobie jedziemy. Fajnie teraz czwóreczkę słychać, jak ryczy. ON rurą wychodzi. Radziu ciśnie z pierwszego kursu 25. Dwadzieścia pszenicy plus 6,5 przyczepy, 26,5. Radzi jedzie z drugim kursem. Niech Jonathan mruczy. No, to tyle z relacji sprzedawania pszenicy. Siemanko, pozdrawiam.